Dzień dobry, Hejkerz, witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną po przegranej walce Tarzan. Dzień dobry. No przerwała przegranej, niestety. Kurczę, co nie zagrało? No wiesz co, dałem z siebie wszystko, no więcej fabryka nie dała po prostu, nie? No ale jednak ta pierwsza runda może pozostawiać wiele do życzenia. Dlaczego? Taki był plan na walkę od początku? Ale że co, pierwsza runda, że... W sensie, że tak mało akcji z waszej strony, druga nie, też, dopóki sędzia was nie... pierwsza runda była na mojej stronie, bo wziąłem go w klincz pod klatkę. Tak, ale ogólnie, jeżeli chodzi o ilość osób, to tak trochę oszczędnie. No bo oszczędnie, bo to każdy cios waży. I tu nie jest tak, że wiesz, jeżeli to był chłop, który by ważył 90 kilo, to bym poszedł z nim na wymianę, ale to jest chłop, który waży 105 kilo i jest bokserem, który ma 12 lat doświadczenia. Więc wiesz, jak ja bym skrócił dystans i poszedł z nim na wymianę, to by się skończyło kurwa nokautem pewnie. A ty byłeś w którejś minucie odłączony, czy nie? Nie. Nie? Ani jednej nie. Okej, bo wydawało mi się, że właśnie tak w drugiej rundzie już po tych ciosach lekko gdzieś tam... Wiesz, no kręciło mi się w głowie, kurwa, było mocno, ale no widzisz, no co mogę ci zrobić, no? A jak z tą nogą teraz? Dobrze, bo... jest, dobrze jest. Wszystko jest dobrze, no. Tak oszczędnie bardzo. Jest dobrze, jest dobrze. Jestem zmęczony, wiesz, chcę iść już, nie? Rozumiem, wiem. A dobra, to tak na szybko, no, bo wiem, że ten... Czekaj. Wyzywa cię generalnie. No tak, 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 no. Nie, no ale właśnie, bo ja się chciałam zapytać, bo on po walce jakieś takie dziwne gesty w twoją stronę pokazywał. Wy już sobie to wszystko wyjaśniliście? W sensie, o co tam chodziło? Trochę się prowokowaliśmy, kurwa. Ale po walce? Nie, po walce to wszystko dobrze było, nie? Nie, no on coś do ciebie pokazywał, no. Właśnie oglądamy fragment, jak Tarzan się bił. O, przepraszam cię. Ale generalnie jesteś z siebie zadowolony? Tak. Rzeczywiście, trochę celnych ciosów doszło. Jesteś dobry jednak. Żona dumna. No nic, no. Dobra, to co teraz? Co po walce robisz? Idę do mojej żony i wyjeżdżamy do Zakopanego. Zaraz po tej walce. Pakuję samochód do Zakopanego, jedziemy. Tego nie wiedziałaś? Chodź, Kićka, patrz, chodź, zapraszam cię. Chodź. Może ona powie więcej, bo ty jesteś tak oszczędny. Musisz... Dzień dobry, Kasia. Dzień dobry. Musisz uratować ten wywiad. No, ja słyszałam, że jedziemy na Malediwy, a teraz tak z kątem ucha usłyszałam, że jednak Zakopane. Są Malediwy, jest Zakopane. Trzeba oszczędzać. Ale Zakopane też dobre, nie? No, może być. Na ile? Na dwa dni. Poniedziałek trzeba do pracy. No dobrze. Zadowolona? Tak, bardzo zadowolona, jestem bardzo dumna, są duże postępy, Mateusz ma super rzeźby, super wygląda, z tego jestem najbardziej dumna. A może ciebie kiedyś zobaczymy w oktagonie? Absolutnie nie. Absolutnie nie? Absolutnie nie, z tego względu, że nikogo nie stać na takie pieniądze. Zarabiam dosyć dobrze, więc nigdy bym nie zrezygnowała z pracy, żeby trenować. Po drugie jestem leniwa, po trzecie nie umiem się chyba bić, nie umiałam kogoś uderzyć. O, może no tak. Ale to można uczyć. Musiałbyś naprawdę dużą krzywdę komuś zrobić, żebym ja wystąpiła i chciała komuś po prostu wpierdolić. Czyli raczej tak nie będzie. No nie. Dobra, kto następny? Nie wiem, zobaczymy. Czas pokażę. Czekam na telefon od menadżera. W porządku. I tyle. Panie menadżerze, Prime, inne federacje też mogą się odzywać? Wiesz co, to do Filipa Budkowskiego, do mojego menadżera, proszę. To już wiecie, gdzie pisać, gdzie dzwonić. Dziękuję wam bardzo. Cześć. Dziękujemy Dzięki bardzo. Dzięki śliczne.